i przyjechaliśmy do tej słynnej skały, Scala dello Turci, Turci się il nazywa. Turci. Skała wapienna. No, jest taki tu camping. Camping, właściwie No, to to jest jest taki parking, ale parking oni dla kamperów też. dla kamperów. I patrz, jakie mamy super miejsce. Najlepsze. Na skalę. Na skalę takiej wysokiej dostajemy sobie na jedno z 20 euro. Znaczy nawet mniej, bo 20 euro to jest full. Z podwózką na skały, z prądem, ale prądu nie potrzebujemy, to nie bierzemy. Chyba 15 być, nawet nie wiem Na dokładnie. tutaj jest na miarę, na ten, tutaj jest szyld. No i tu jest ten parking. Parking Bardzo Scala dei fajni Turci. ludzie. Nawet nie wiedziałam, że mój mąż tak rozmawia fajnie po włosku. Co? Że normalnie nauczyłeś się przez te 3 tygodnie po włosku mówić. Tak, kurde. Umiem 10 słów na krzyż i sobie jakoś tam radzę, bo niektórzy nawet nie umieją liczyć do 5 po angielsku. No wreszcie wyjechaliśmy, kurde, z tych dziur rolniczych, co tylko były szklarnie, 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 folii oczywiście, tunele z folii. Przyjechaliśmy do takiego bardziej turystycznego, znaczy tam się też nam podobało, tylko że tam było no brudno jak fiks, no co tu dużo gadać. A tutaj jest ładnie i ładne Przynajmniej będzie skały można są. sobie gdzieś wyjść do baru. Ściągamy buciory teraz i idziemy po plaży do tych białych skał, a one są właśnie tam. Jak to ładnie wygląda. O, jaki milutki piasek, ja pierniczę. Normalnie mięciutki. Niestety nie wiedzieć czemu wejście na te skały jest zamknięte. A widzieliśmy na zdjęcia na internecie, że ludzie tam właśnie łażą. Nie wiem, może się coś stało, może ktoś spadł. I teraz jest zamknięte, zakratowane. Zakaz wejścia. Czy mam nastawiony camping? Tak, mam nastawiony camping. A przed nami Palermo. Zaraz się tutaj pokażę. Leży w przepięknej dolinie nad samym morzem. Coś pięknego. O, tam daleko. No i jesteśmy w centrum Palermo. No ładnie tu, ładnie. A kierujemy się na parking dla kampera. Gdzie mam wjechać w ogóle? Prosto nie ma drogi. No i przyjechaliśmy do centrum Palermo. Fajny stel plac znaleźliśmy, czy dla kamperu parking pewnie. Tylko że zamknięty, szczerzony, elegancko. Płaci się to jak za camping, 25 euro są kible. Są automaty, kawa jest. Prysznice, ale to chyba dodatkowo płatne. Dla dziewczynek, dla chłopczyków. Za darmo? Nie wiem, może za to trzeba płacić tutaj. Nie. Prysznice są w cenie raczej. I kible są w cenie. I super, bo prawie w samym centrum, no praktycznie w centrum I kto miasta. Znalazł? Kasia. Oczywiście, zawsze. Nie zawsze. Najlepsze campingi zawsze znajduje łona. Bo ja mam więcej czasu, bo siedzę koło ciebie i szukam. Woda jest taka sobie i nie wiemy, czy będzie padało, czy nie będzie. Zanosi się na to, że będzie padał deszcz. To postanowiliśmy pójść na piechotę. Mamy godzinę drogi do głównego centrum historycznego. Więc... A historyczne centrum to są galerie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie wybrałeś galeria, wybrałam historyczne miejsce. No
to co, idziemy i do zobaczenia później. I tu nasz parking jest pod taką zajebistą górą. Tam jest nasz parking, a tam jest góra. Ruch tutaj jak w Nowym Jorku. O, ale tutaj jest najtańsze paliwo, jakie widziałem we Włoszech. 1,59, czyli 1,6 euro. A najtańsze, jak do tej pory widziałem, to było 1,63. No i pogoda się zdupcyła, deszczyk pada, fontanna nie działa. Chyba jest w remoncie. To wszystko się nadaje do remontu, nie wiem, na co oni czekają. A oto piękna katedra Palermo. A tam wysoko ludzie chodzą. Na murach. Ciekawe, ile kosztuje takie wyjście tam. Nie no, pięknie w tym Palermo jest, naprawdę. Zajrzymy na dach. Ale jeszcze wyżej tam można wejść. Ups, ups. Czekałem w kolejce. Nie, bo oni chyba chcą wypuścić ludzi i puścić się następnych. Okej. Nagrywane? Bond? Jak uciekał po kurde po dachu? Nie wiem. A te barierki były po prostu usunięte. Wyobraź sobie, tam masz mieszkanie na piętrze, własną palmę i przepiękny ogród. Nie wiem, czy bym chciał tu mieszkać. A gdzie grilla bym robił? O tutaj, pod palmą. No chyba, że tak. Z sąsiadami. Etna Vita. Dobra, to idziemy na górkę. Trzeba się spieszyć, bo pogoda się tak zmienia, że po prostu jest ciężko uchwycić jakieś chmury. Raz tu nic nie widać, raz tu widać. Tam jest kolejka, którą pojedziemy chyba jutro rano do góry i zobaczymy. Tamtym się idziesz do kratera, ale nie wiem, czy pójdziemy, bo to też jest kawał drogi tam. A tutaj są małe kratery.
też można obejść. Tu jest coś ponad 200 kraterów. Także idziemy, nie wiem, tam albo tam. Tam jest też krater. I tam na górze jest krater. Pełno kraterów. Ile? 200? 200 ponad. A tutaj mamy pierzynkę. I nic na dole nie widać. Jesteśmy nad chmurami w tej chwili. O, taka właśnie jest widoczność na Etnie dzisiaj. Kurde, jakie mamy pecha. Jeszcze zostalibyśmy na noc, ale jutro taka sama pogoda. Dopiero za dwa dni ma być coś lepiej. To nie wiem, nie będziemy tu dwa dni czekać. Ale chyba wyjedziemy sobie kolejką, chociaż tam do góry i potem sobie zjedziemy. Potem sobie zejdziemy chyba na nogach i tyle, i chyba pojedziemy na dół, albo będziemy tutaj spać. Zobaczymy, jak będzie się nam chciało. Bo tutaj w nocy będzie trzeba włączyć ogrzewanko. Bo będzie koło zera może nawet. Jesteśmy 2000 nad poziomem morza. A wyjeżdżamy 500 metrów wyżej tą kolejką. Na 2,5. I niestety dalej nie można iść na nogach. Można jedynie wyjechać tym unimogiem. Ale unimogi dzisiaj nie jeżdżą, bo jest straszna mgła. Tylko widzę, że zjeżdżają w dół już z wożą ludzi. A my wyjedziemy, a potem zejdziemy sobie. Taki jest plan, zobaczymy. Sklepik i polska flaga wisi. No, gówno tu widać dzisiaj, no, ale tu jest pełno takich sklepików z pamiątkami, z różnymi bajerami. Parę restauracji i tyle. No. Ale by z tego kamperek był fajny. I sprinterki też są. I unimog tam. Dobra. Ticket. Sytuacja wygląda tak. Mieliśmy jechać kolejką, ale że jesteśmy z Knery, bo kosztuje 50 euro od Weba, to idziemy na nogach. Zobaczymy, czy damy rady. Jak nie damy, to się wrócimy. Ale myślę, że damy rady. Tylko żeby nas nie zastała jakaś, bo deszcz zaczął padać znowu. Jakaś niepogoda. No. Idziemy, tak tylko dla sportu, bo i tak nic nie zobaczymy pewnie. Ale przyjdziemy się. Nie takie górki się pokonują. No. Ale po biach. Tu jest tylko 530 czy 540 metrów przewyższenia. Ale jest dość stromo. Jest bardzo stromo. No i takie mamy widoki. Niedużo nam zostało do góry. Ale chyba nie idziemy, bo ja pierdzielę. Nic nie widać. Nic kompletnie. Nawet nie wiadomo, jak wracać. Tak na czuja będziemy wracać. A pogoda się zmienia cały czas, a tu jest już która godzina? Czwarta. Czwarta, no. No. No ale trochę za 50 minut. No to co, może jeszcze przyjedziemy tutaj. Nie wiemy dokładnie, o jakiej porze jest tu. To są góry po prostu, no i co? O, teraz się trochę roześnie. No nie wiem, żeśmy wyszli, na dole było 2000, to teraz będzie 2300-400, bo już tam zostało pewnie 100 metrów. A żeby dojść na Etnę, to jest przecież 3000 ponad 300. No ale nie można wyjść na Etnę samemu. No, tylko unimogami można wyjeżdżać. A unimogi nie jeżdżą, tak już mówię. Ale można, tylko trzeba mieć własnego przewodnika, no przynajmniej tak... A przewodnik, no może. No musisz mieć swojego prywatnego przewodnika, możesz wyjść. Idziemy cały czas w dół, jest słaba widoczność, troszkę zaczyna się rozjaśniać, ale dobrze, że wracamy, dlatego że już na górze jest mgła. Nie widzielibyśmy nic. No i niestety. No i bez kompasu ani róż. Dobrze, że idziemy cały czas wzdłuż drogi, co unimogi jeżdżą. To może trafimy. A tak jakbyś chciał iść na przełaj, to jest guzik, nie wiadomo. Trasy, ale... Nic nie wiadomo. No. To jest z
sprzęcicho, nie? Takiego kiedyś sobie kupię i sobie wybuduję na nim kampera. Iveco. Albo Iveco, albo Inimog. Ale widzicie, łączenia ma gumowe. Ale Iveco też ładne. Nawet nie wiem, czy nie ładniejszy od Inimoga, ale oczywiście Inimog jest pewnie lepszym autem, ale pewnie drugie tyle droższym. O! I tutaj pewnie jest firma, która te kontenery buduje. Taki kontener wystarczy, żeby mi ktoś wybudował. Resztę bym sobie zrobił sam, bez szyb, żadnych okien. Piękny. A my już jesteśmy na parkingu w Arbelobello. Tak to się nazywa. Te małe domki tam zaczynają się. Ale najpierw sobie zrobimy jedzenie, bo mamy kurczaki zaległe, które by się nam przeterminowały już dzisiaj, jakbyśmy nie zjedli. I w piekarniku się pieką. Nic nie widać, bo mi się żarówka spaliła, zapomniałem wymienić. Sałatka do tego będzie, taka ratatouille. Northside już wszystko powiedzieli o tym miasteczku. Wystarczająco, więc nie musimy. Jak chcecie wiedzieć coś o tym miasteczku, to sobie wejdźcie na vloga Northside. Oni bardzo ładnie opowiadają o tym miasteczku. Tu ludzie mieszkają i tam idą turyści i zaglądają mi cały czas. To jest niesamowite, że ludzie tutaj mieszkają w takich domkach wciąż i nikt nie wie, dlaczego zostały zbudowane te stożkowe dachy i takie osiedle w ogóle zostało zbudowane. Jest tam wiele historii, ale żadne nie są potwierdzone z tego, co wyczytaliśmy. I to jest, no, fajnie taka społeczność, ale tu jest tych domów od cholery. Tu ludzie mieszkają, tu można sobie wynająć jako hotel, można zjeść coś w restauracji, no, różne możliwości. Tu ludzie na przykład tu idą z walizkami, to pewnie idą z przewodniczką, która ma klucz w ręce, która ich wsadzi do jakiegoś takiego domku i tam będą sobie mieszkać. Fajnie to wygląda tutaj, z tej perspektywy. Jest tych domeczków, to ja pierdziałem. Fajnie, zarąbi się to ogląda. Patrz, tam taka fajna ulica, kurde, do góry. Tu druga. Tutaj, kurde, różne sklepiczki. Zarąbiście. Ciekawe, kto to wymyślił. No, nie chciałby to przyjechać. No, nie moglibyśmy pominąć tego miasteczka. Po prostu to by było katastrofa. Dymę. No i byliśmy w Bari, ale pojechaliśmy troszkę dalej od Bari, nie będziemy Bari zwiedzać, bo deszcz pada. I zrobiliśmy sobie taką zarąbistą kolację, troszeczkę takich same italiańskie rzeczy. Nic tu praktycznie nie ma, ani szwedzkiego, ani polskiego. No i sobie wpierdzielamy, a tu koło nas stoi jakiś szalony Niemiec, który jakiś organizuje
wycieczki kamperami i vanami. Będziemy pewnie z nim gadać później. Mm-hmm. A moja żonka była taka głodna, że już musiała zacząć jeść. A ja to uwielbiam. No, to jest naprawdę dobre. Jak smakujesz czerwonym winem, troszkę sobie tego i nawet takie są, kupiliśmy sobie takie malutkie różne dżemiki. Tu chyba figa jest z różnych takich. Tu jest apelsin, czyli pomarańczy. Ale tu wszystko i to lepiej nie wiem co jest. Tu wszystko lepiej smakuje. Po prostu to jest. Nie i wiem, biorę sobie takie prosciutto posmarowane tym takim dżemikiem. Cyk. I do gęby. I zarąbiste, mówię wam. To mi się właśnie podoba najbardziej w Italii. No i moja żona mi się podoba w Italii jeszcze. Mhm.